Nie pytaj świata, dokąd zmierza, bo nie daj Boże, prawdę powiem. Ja zbytam czasu, czemu Pan zmierza, ucz modlitwę zaleć sobie. Co ma przeminąć, to przeminie, a co ma zranić, to jest zaniebiorze. Dzisiaj apel związany z wydarzeniami grudniowymi lat 70. roku 81. Jest to związane z tym, że jest to żywa lekcja historii, a uczniowie w programie gimnazjum czy szkoły podstawowej akurat tego okresu naszego powojennego nam najbliższej historii nie mają w programie. W związku z tym chcielibyśmy przypomnieć te najważniejsze wydarzenia i naszą polską drogę do wolności. Lata 50. to w Polsce czas stalinizmu, reformy rolnej i przymusowej kolektywizacji, państwowienia przemysłu, kontroli państwa nad handlem, socjalistycznego współzawodnictwa pracy, wzrostu biurokracji, kultu władzy komunistycznej, widocznego w literaturze i sztuce, aresztowań i procesów ludzi, którzy z tą władzą nie zgadzali. W kraju za pomocą terroru władzę przejmuje partia komunistyczna. Przez 45 lat istnienia Polski Ludowej społeczeństwo nie miało realnego wpływu na władzę w państwie. Krajem rządziła Polska Zjednoczona Partia Rolnicza. Kilkakrotnie Polacy próbowali zmienić sytuację. Szara goryczy przelała się w październiku 1956 roku. Lud wyszedł na ulicę i zażądał podwyżek. Doszło do krwawych walk z żołnierzami. Byli zabici i wielu rannych, a władza mówiła: program artystycznie jest przygotowany przez klasy gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego pani Urszuli Kamińskiej i nauczyciela historii pani Ewy Hebert.